Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony kanał Ciekawostki z całego wszechświata. Dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie tabu, temacie może dla wielu śmiesznym, na przykład dla księdza, no bo w końcu nie mogą mieć żon, to tylko to może im zostać. I będziemy sobie rozmawiać o skutkach nie masturbowania się przez 3 miesiące i ponad. Czy przez to możecie stać się lepsi, dostaniecie supermoce? A może już ktoś z Was to robił, że nie masturbował się przez kilka miesięcy i widzicie jakieś skutki pozytywne, zdrowotne, brak przymulenia i tak dalej. Więc ja chciałbym przedstawić Wam sytuację człowieka, który nie masturbował się przez 3 miesiące. Jakie miał korzyści tydzień po tygodniu, jak się czuł, i sam powiem, czy to jest prawda, czy nie, a także Wy możecie się wypowiedzieć na ten temat. Więc wygląda to w taki sposób, że zostawiacie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i zaczynajmy. Cześć! Pewnie z wielu z Was naczytało się o pozytywnych skutkach, jakie przynosi brak masturbacji i oglądania filmów plus 18, if you know what I mean, dla dorosłych. Wiele z tych historii jest po prostu przekolorowanych i ludzie myślą, że przez brak trzepania dostaną supermocy. Więc postanowiłem opisać Wam swoją przygodę. Na początku tego roku postanowiłem przestać masturbować się. Po tylu latach siedzenia w tym nałogu było bardzo ciężko. Zapraszam do lektury. Dni. Pierwszy dzień do 21. Nic, tylko myślenie o filmach plus 18. Myśl o kontaktach seksualnych z każdą. Walka z samym sobą. Psychiczna. Dni od 21 do około 40. Następuje brak popędu seksualnego. Zmniejszone libido. Miałem chęć masturbować się, ale jak była mowa o stosunku z kobietą, to automatycznie przechodziła mi ochota. Dni między 50 a 70. Bestia, furiat. Naturalnie mam w sobie bardzo dużo testosteronu, a poprzez brak masturbacji, siłownie, zimne prysznice, miałem w sobie go na tyle, że najprostsze sprawy mnie potrafiły doprowadzić do amoku. Jak wiadomo, wysoki poziom testosteronu w organizmie powoduje u faceta przyrost agresji. W tych dniach chciałbym mieć stosunek z każdą, nawet największego pasztata. Czułem się jak zwierzę. Zresztą nadal czuję się jak zwierzę, mimo wytrwania tych słynnych 90 dni. Ale teraz potrafię nad tym panować i nie myślę jedynie dołem, tylko wiecie, mózgiem. I oczywiście nie mam ochoty przelecieć każdej napotkanej kobiety smajla. Dni ostateczne, między 70 a 90. Tutaj pojawiła się stabilizacja. Zacząłem w końcu czuć się jak facet, a nie jak chłopczyk. To było krótkie streszczenie mojej przygody. Nie chcę Was zanudzać. To, co chcę Wam powiedzieć, przekazać, znajdziecie poniżej. To wszystko siedzi w Waszej głowie. Wystarczy odpowiednie nastawienie, by przestać się onanizować. Ja powtarzałem sobie za każdym razem w głowie, gdy byłem blisko porażki. Czemu ja mam to robić, skoro może to równie dobrze zrobić dziewczyna? Czy chcę wrócić do poprzedniego stanu, czuć się jak badziewie i odczuwać wstyd za każdym razem, jak to zrobię? Jakbyś nakrył znajomych na stosunku, to też byś masturbował się przy nich. Różne takie pytania, które by odrzucały mnie od tego. Po czym od razu zajmowałem się czymś innym, choćby nawet padnięciem na ziemię i zrobieniem pompek. Bardzo dużo myślałem o tym, jaki będę słaby w łóżku, jak zacznę bawić się joystickiem. Taki kit, który wciskałem sobie do głowy. Obecnie nawet mnie do tego nie ciągnie, a wręcz odrzuca. Na myśl, że mógłbym wrócić do poprzedniego wcielenia mojej osoby. Zdania są podzielone. Jeden może czuć się dobrze, ekstra, wspaniale po
z masturbacji, drugi może czuć się beznadziejnie. Ja jestem tym drugim przypadkiem i za każdym razem czułem wstyd, gdy to zrobiłem. Wielu z was pewnie też tak ma. Chodzi tu zarówno o bawienie się przy filmach dla dorosłych, jak i bez. W kwestii filmów dla dorosłych, to chyba każdy stąd wie, że tam są dziwne fetysze i ogólnie mogą być dziwne filmy, więc potrafi to zmienić niesamowicie sposób myślenia i pogląd na wiele spraw. Rzeczy, które pociągały mnie, teraz są obrzydliwe. Brak masturbacji pomógł mi niesamowicie względem kobiet. Nie traktuję ich już jako jedynie obiekt fantazji seksualnych. Zacząłem je szanować i poświęcać się. Przestałem być egoistą w łóżku i patrzeć tylko na zaspokojenie swoich potrzeb. A chyba do tego dążymy jako faceci, do zaspokojenia także kobiet. Brak masturbacji i filmów dla dorosłych nie czyni z ciebie supermana, ale pomaga i to w mega dużym stopniu. Niektórzy twierdzą, że lodowate prysznice przyspieszają proces wyleczenia uzależnienia od masturbacji, ponieważ wydziela się testosteron, dodają energii, poprawiają samopoczucie i tak dalej. Każdy wierzy w co chce. Ja od ponad 2 lat codziennie myję się w lodowatej wodzie, więc nie zaczynałem zimnych pryszniców tylko ze względu na brak masturbacji. Ale polecam każdemu, naprawdę fajna sprawa. Tutaj opowiem wam o zmianach, które zauważyłem u siebie po takim czasie. Wystąpiło brak zamulenia. Jak się masturbowałem nałogowo, to nigdy nic mi się nie chciało. Wstawanie rano było katorgą, przez co często mijałem pierwsze lekcje w szkole. Dzisiaj tego nie ma. Nawet jak jestem bardzo zaspany, wstaję, idę przemyć twarz, robię kawę, jestem wszędzie o czasie. Ogólnie to co do szkoły nie będę się wypowiadał, bo szkoła to jest miejsce, które robi z dziecka przyszłego niewolnika, które nie ma mieć nic do powiedzenia, ma być wstań, nie wiem, pójdź, podaj, masz być posłuszny, nie zadawać niewygodnych pytań. To jest właśnie to, co robi z ciebie szkoła. Wciskanie pierdół do mózgu. I następną rzeczą jest o wiele więcej energii. Wcześniej brałem regularne drzemki po południu, bo nie miałem energii, spać mi się chciało. Teraz robię to tylko i wyłącznie z przymusu, na przykład kiedy wiem, że wieczorem będę siedzieć do późna. O wiele większa pewność siebie. I tutaj często przeglądając tematy o braku masturbacji, ludzie opisują historie, w których brak trzepania zaczął przyciągać do nich kobiety. To tak nie działa. Nie włącza ci się magnes, który przyciąga do ciebie kobiety. Jak nie walisz joysticka. Po prostu jesteś pewniejszy siebie i nie jest to sztuczna pewność. Więc kobiety zaczynają inaczej cię postrzegać i zwracać na ciebie większą uwagę. No tak, sprawdza się. Kobiety zwracają większą uwagę. Większa chęć do ćwiczeń, aktywności fizycznej. Stałem się o wiele bardziej towarzyski, nie mam problemu teraz poprowadzić rozmowy z kimkolwiek na jakikolwiek temat. Czysty, klarowny umysł, lepsza koncentracja, więcej zapamiętuję i na dłużej. Mniej rzeczy wypada mi z głowy, dostrzegam wiele szczegółów. To jest bardzo przydatne dzisiaj, zwłaszcza w erze TikToka, gdzie młodzież, przeglądając te bzdury na TikToku, w ogóle już nie potrafi dostrzegać jakichś większych szczegółów, tylko rozrywka, rozrywka, rozrywka i zapominamy. Kolejną rzeczą jest szybsze myślenie, to znaczy odnosząc się do myślnika wyżej, mając czystszy umysł, jestem w stanie szybciej tworzyć i odpowiadać ripostami. Odbijanie piłeczek stało się przyjemnością, a nie problemem. Lepiej postrzegam swoją osobę. Nie czuję się jak Bóg, ale czuję się ekstra, wspaniale. Mimo że nie jeden na moim miejscu miałby mnóstwo kompleksów. Doceniam małe rzeczy. Cierpię większą przyjemność życia, bardziej ją szanuję i doceniam. Brak problemu z utrzymaniem kontaktu wzrokowego. Tutaj nie miałem problemu rozmawiając z dziewczynami, ale na przykład jadąc autobusem ciężko mi było utrzymać kontakt wzrokowy z dziewczyną. Często jak zauważyłem, że ona się patrzy, panikowałem i zaczynałem uciekać wzrokiem. Lepsze samopoczucie. Nie przejmuję się tyloma sprawami co kiedyś. Chodzę szczęśliwy, mniej rzeczy mnie rozprasza i doprowadza do złości. Wiele sytuacji, w których kiedyś zareagowałbym agresją, teraz najzwyczajniej w świecie zlewam. Większa przyjemność z stosunku seksualnego. Intensywniejsze odczucia. No i chyba najważniejsze. Moment, ja to muszę przemyśleć, jak powiedzieć.
Członek jest twardszy. Członek jest twardy jak skała. Mogę się przyznać, miało przyznać, że wcześniej po wzwodzie kulił się jak najman posierpowym, a teraz pozostaje twardy i jest dość, utrzymuje się dość długo. Tak, i także także podsumowując, czy uważam, że warto? Jak najbardziej. Nie uważam jednak, że to klucz do nowego życia, to klucz do lepszej jakości życia. Gdybym postawił siebie sprzed kilku miesięcy obok mojej obecnej osoby, spytałbym, co to za przychlast, XD. A tak całkiem poważnie, serio warto, panowie, chociażby dla innego postrzegania płci pięknej i twardszego członka. Będzie ciężko, zaliczycie kilka porażek, ale lepiej spróbować niż siedzieć i wstydzić się za samego siebie. Jeśli ktoś z was chciałby zacząć, polecam te zimne prysznice, chociażby dla lepszego samopoczucia. Mam nadzieję, że moje wypociny zmotywują kogoś do zaprzestania. Pozdrawiam. Tak. I powiem wam, że jest to ciekawe. Myślę też, że warto. Bo stwierdzam, że tak. Po prostu po masturbacji ten testosteron i ta moc wychodzi z ciebie i tracisz ten zapał, tą energię, tą siłę. A pomyślcie sobie, ile możecie zaoszczędzić czasu, jak przejdziecie te 3 miesiące i zaczniecie bardziej doceniać życie i siebie. Po prostu te wszystkie cechy, które zostały wymienione, jak większa pewność siebie, większa przyjemność z stosunku z kobietą. Docenianie małych rzeczy, lepsze postrzeganie, szybsze myślenie, czysty, klarowny umysł, większa chęć do ćwiczeń, aktywności fizycznej mogą się stać, więc polecam wam to i bądźcie przykładem dla innych, bo to już jest coś, to jest wyzwanie tak czy siak. No i nie wiem jak z kobietami, nie wiem, ale może też spróbujcie, też coś może zaobserwujecie. I to by było wszystko w tym filmiku, więc napiszcie, co myślicie. Zapraszam do stawienia łapki w górę, subskrypcji kanału, udostępnienia innym i na razie. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.